Proszę Państwa, godzina 14, rozpoczynamy planowaną sesję. Na wstęp, Wysoka Rado, zaproszeni goście, otwieram 22. sesję 8. kadencji Rady Miejskiej w Sokowie Małopolskim. Na wstępie bardzo gorąco pragnę powitać obecnego na dzisiejszej sesji pana burmistrza Andrzeja Orzoka. Pani skarbnik Monika Lichota. Kierownika referatu oświatowego Urzędu Gminy pana Stanisława Miazgę. Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej panią Dorotę Pokrywa-Tęcza. Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej pana Grzegorza Kwietnia. Gminnego prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego panią Elżbietę Nowak. Przewodniczącego Rady Samorządowej Mieszkańców Sokowa Małopolskiego pana Józefa Krudysza. Wszystkich sołtysów obecnych na dzisiejszej sesji z poszczególnych sołectw w gminie Sokoła Małopolski. Chyba wszystkich. Pracownika Urzędu Gminy panią Anię Bożyk odpowiedzialną za finanse w gałęzi, jakim się jest, są odpady i odpady komunalne. Wszystkich radnych biorących udział w dzisiejszej sesji i przedstawiciela mieszkańców przewózki pana Kazimierza Chorzętę. Panią Agatę Pustkowską, operatora systemu informatycznego i wszystkich Państwa, którzy z nami rozpoczynają śledzenie dzisiejszych obrad naszej dzisiejszej sesji i tych, którzy zostali Państwa, którzy będą otwierać przebieg i oglądać naszą dzisiejszą sesję. Na wstępie prosiłbym o powstanie i minutą ciszy uczczenie pamięci zmarłego w październiku sołtysa Górna pana Andrzeja Kratza. Dziękuję bardzo. Coraz bardziej przyjemna chwila. Jest akurat dzisiaj wyjątkowy dzień, jakim jest dzień 30 listopada. Dzień, w którym imieniny obchodzi między innymi Andrzej. Akurat na dzisiejszej sesji mamy dwóch Andrzeji. Jednym Andrzej Orzuch, burmistrz gminy miasta Sokoła Małopolskiego, radny Andrzej Kuryś. Proszę w imieniu radnych, panie burmistrzu, radnych i wszystkich tutaj zebranych przyjąć gorące życzenia. Przede wszystkim zdrowia, spełnienia wszystkich marzeń, tych zarówno zawodowych, jak i prywatnych, odporności na wszystko i działań z energią jak dotychczas. Dziękuję bardzo. I teraz przechodzimy do porządku obrad dzisiejszej sesji. Proszę w tym momencie o zalogowanie się do systemu, abyśmy mogli sprawdzić obecność. W dzisiejszej sesji na 15 radnych udział bierze 14 radnych, jeden radny jest nieobecny, a tak nawiasem pozdrawiamy go, aby jak najszybciej stan zdrowia się poprawił i by mógł wrócić do naszego składu i na grudniowej sesji jestem prawie pewien, że również będzie brał udział. W takim razie mamy sprawdzoną obecność 14 radnych, możemy podejmować prawomocne decyzje. Na wstępie pan burmistrz prosi o wprowadzenie do porządku obrad dwóch uchwał
Uchwała druk nr 23 i 24. Proszę panie burmistrzu o przedstawienie uchwały druk 23. Druk nr 24 dotyczy przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej 6 parów 10 metrów kwadratowych Trzebosi na rzecz właściciela działki sąsiedniej pani Heleny Ewy Tęcza i uchwała w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sokołów Małopolskich dotyczy to uwag, które naniosła prokuratura rejonowa w Rzeszowie. Te uwagi są uzgodnione, ale też były przedstawiane na komisjach, ale nie były przedłożone radnym 7 dni przed dzisiejszą sesją. Proszę bardzo, pytania dotyczące projektu uchwały druk nr 23. Nie ma pytań, w takim razie proszę o głosowanie, o wprowadzenie do porządku obrad. Głosowanie brało udział 14 radnych, 14 radnych było za wprowadzeniem projektu uchwały do porządku obrad. Dziękuję bardzo. Uchwała druk nr 24 dotyczący sprawy przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży miejscowości Trzebuś. Jak najbardziej, bo jest jak teraz przedstawiciel Trzebusi, jak najbardziej jest to sensowne na poszerzenie terenu posesji tej przyległej, a przede wszystkim będzie zachowany porządek. Jeżeli ktoś to nabędzie prywatnie, jest to wąski pasek gminny. I jak najbardziej jest to sensownie, jeżeli ci państwo wyrażą zgodę, to żeby ci państwo właśnie nabyli ten wąski pasek. Proszę o wprowadzenie tego do porządku obrad. Głosujemy. W głosowaniu brało udział 14 radnych. 14 radnych było za wprowadzeniem do porządku obrad tych właśnie dwóch uchwał. Przedstawię teraz dokładnie porządek dzisiejszej obradowej sesji po naniesieniu właśnie tych poprawek. Obecność mamy za sobą. Pierwsza uchwała w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych na 2021 rok. Wycofana została uchwała w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingu gminnego oraz wysokości opłat oraz sposobu ich pobierania. Następna będzie uchwała w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 878 Stobierna Rzeszów Dorągówka w miejscowości Sokołów Małopolskich. Kolejna uchwała w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 878 Stobierna Rzeszów Dorągówka w miejscowości Trzebuska. Kolejna uchwała w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Kolejna uchwała w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kolejna uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz warunków i trybów składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Uchwała nr 7. Uchwała w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych na terenie gminy Sokołów Małopolskich. Uchwała nr 8 w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów burmistrza dla szczególnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych na terenie gminy Sokołów Małopolskich. Uchwała nr 9 w sprawie uchwalenia 15 zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Sokołów Małopolskich. Uchwała druk nr 10 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Trzeboś. Uchwała 11, drugi nr 11 w sprawie zamiany gruntów w miejscowości Górno. Uchwała druk nr 12 w sprawie nabycia nieruchomości w miejscowości Nieradówka. Kolejna uchwała w sprawie zamiany gruntów w miejscowości Trzeboś. Następna uchwała w sprawie zmiany gruntów w Sokołowie Małopolskim. Kolejna uchwała druk nr 15 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w miejscowości Trzebuska. I kolejna uchwała też dotyczy nieruchomości sprzedaży w miejscowości Trzebuska.
i uchwała druk nr 17 w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Sokoły Małopolskie z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021. Uchwała druk 18 jako uchwała pierwsza, więc tu będę mieć dwa. Uchwała druk nr 19 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy i miasta Sokoły Małopolskie. Uchwała druk nr 20 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli na terenie gminy Sokoły Małopolskie określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy oraz wysokości i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia, szczególnie warunki odliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godzinach doraźnych zastępstw. Uchwała druk nr 21 w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Sokoły Małopolskie. Uchwała druk nr 22 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2020 i dwie uchwały 23 i 24, któreśmy wprowadzili do obrad dzisiejszej sesji. I punkt następny, informacja o pracy pana burmistrza w sprawie różne wolne wnioski i zakończenie sesji. Tak się przedstawia dzisiejszy porządek obrad naszej sesji. Przechodzimy do punktu pierwszego, jakim jest podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości. Proszę pani burmistrza o przedstawienie projektu uchwały. Czy pani skarbnik? Pani skarbnik, proszę bardzo. Witam bardzo państwa serdecznie. Jeżeli chodzi o tę uchwałę, może nie będę czytała wszystkich stawek. Uchwała ta była analizowana na poszczególnych komisjach i w związku z stawki, które tu zostały zaproponowane, kierowaliśmy się ustalaniem, podwyższeniem ich tylko o stopę inflacji. W niektórych przypadkach wyniosło to nawet wzrost jednego grosza tylko. Dlatego, jeżeli by były jakieś pytania, to chętnie odpowiem. Zmiany, które tutaj zostały naniesione, to na podstawie wniosków poszczególnych radnych na komisjach, więc myślę, że tutaj też nie jest zaskoczeniem. Jedynie ta stawka odnośnie działalności gospodarczej została ustalona i zaznaczona kolorem czerwonym na poziomie 20,70 zł. Jeżeli mówimy natomiast o średniej cenie skupu żyta, stawka po konsultacjach zostanie utrzymana i będzie wynosiła 45 zł za jeden kwintal i będzie ona przyjmowana jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy miasta Sokoły Małopolskie na rok 2021. Dziękuję bardzo, ale to będzie jakaś któraś kolejna uchwała, natomiast teraz najpierw skupimy się na uchwale w sprawie stawek podatku od nieruchomości. To, co pani skarbnik przedstawiła, proszę bardzo, jakieś pytania. Tak jak mówię, było to tematem bardzo burzliwego, mocnych, chyba końcowych, ostatecznych decyzji poszczególnych komisji, ale niemniej jednak pytam, czy są jeszcze jakieś pytania dotyczące stawek tego podatku na rok 2021. Jeśli nie ma, to w takim razie przystępujemy do uchwalania tej uchwały. W głosowaniu brał udział 14 radnych, 12 radnych było za przyjęciem uchwały, jeden z radnych wstrzymał się, jeden był przeciwny. Uchwała stosunkiem głosów 12-1-1 przechodzi do realizacji. Dziękuję bardzo. Pan Mieczysław prosi o pokazanie. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. To zadowolona? Dziękuję bardzo. Druga uchwała, druk nr 2 w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 878 Stobierna Rzeszów Drągówka w miejscowości Sokoły Małopolskie.
Proszę o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała ta dotyczy ustalenia przystanków na nowo budowanej, przebudowywanej drodze wojewódzkiej, byłej drodze krajowej S19 obok węzła w Sokołowie Małopolskim, węzła Sokołów Północ. Czy są jakieś pytania dotyczące projektu tej uchwały? Skoro nie ma, przystąpimy do głosowania. W głosowaniu brał udział 14 radnych. 14 radnych było za przyjęciem projektu tej uchwały. Uchwała numer 3, podobny temat, w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 878 Stobierna Rzeszów do Rągówka w miejscowości Przebózka. Proszę o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała ta podyktowana jest wystąpieniami m.in. Sołtysa, Sołtysa Przebózki. Rozpoczęłoby to proces lokalizacji tych przystanków na dworzysku w Trzebuszce, na dworzysku, tak jak postulują od kilku lat mieszkańcy Trzebuszki i dworzyska. Proszę bardzo, czy są jakieś jeszcze niejasności? Nie ma, no, w takim razie przystępujemy do głosowania. Głosowanie brało udział 14 radnych. 14 radnych było za przyjęciem projektu tej uchwały. Uchwała się będzie do realizacji. Uchwała druk nr 4 w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Proszę o przedstawienie projektu uchwały. Może czytał, tego nie będę, bo było to, uchwała była dyskutowana na komisjach burzliwe dyskusje odnośnie szczególnie stawek były. Natomiast tak jak do tej pory ustalamy wybór metody gospodarowania odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego i w paragrafie drugim po tych dyskusjach, które były, zostaje stawka od gospodarstwa jednoosobowego 20 zł, natomiast gospodarstwa domowe dwuosobowe lub większe 65 zł. No i odpowiednio, jeżeli ktoś nie będzie segregował, to gospodarstwo jednoosobowe 80 zł i gospodarstwo dwuosobowe lub większe 260 zł miesięcznie. Pierwotnie propozycja stawki była podana na tyle wychodziłoby rocznie w stosunku do tej umowy, którą mamy już podpisaną z zakładem komunalnym. Natomiast po tych dyskusjach, które były, jest taka propozycja, żeby pozostawić stawkę na tak, osoby będą składały deklaracji, że będą kompostowały, to realnie stawka sięgałaby 63 zł. Natomiast też rozmawialiśmy i rozmawiamy z panem przewodniczącym, z panią skarbnik. Ta stawka nie wystarczy do zbilansowania systemu. W tej chwili trudno jest określić ze względu na ten dwukrotny wywóz, o ile i ile zwiększy się liczba, ilość, tonaż tych odpadów. I proponujemy przyjąć tę niższą stawkę, natomiast spotkać się we wrześniu, gdzie będziemy mieli dane do analiz i jeszcze raz do tego wrócić i ewentualnie podjąć ostateczne decyzje, jeżeli chodzi o funkcjonowanie systemu w tym roku. Dziękuję panu burmistrzowi. Proszę teraz prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej o przybliżenie
bardziej tematyki związanej z odpadami, z czego się to bierze, skąd takie stawki, skąd takie kwoty, skąd takie znaczne podwyżki. Proszę pana prezesa o przedstawienie. Proszę o przekazanie może mikrofonu, żeby było jasno, przejrzyście i czytelnie i wyraźnie. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado, zaproszeni goście. No niestety, tak jak pan burmistrz tutaj zaznaczył, w przyszłym roku czeka nas podwójny wywóz, dwukrotny wywóz na obszarze wiejskim. Niestety ustawodawca wprowadził taki dwukrotny wywóz. Jeden z pierwszych elementów miał miejsce na Sokołowie w 2018 roku. Wtedy też mieliśmy z góry narzucony ten dwukrotny wywóz. Ilość odpadów od kwietnia do października na mieście Sokołowie wzrosło o 100 ton, czyli jakieś 25% w całości. W gminie Jeżowe, którą obsługujemy, wzrost jest o 74%. Jest to bardzo duży wzrost. Ludzie po prostu wyrzucają wszystko, co jest tylko możliwe. My, ustawodawca, tak powiedział, że mamy wszystko odebrać, każdą ilość odpadów, więc tak jest. Tak jak tutaj pan burmistrz zaznaczył, nie mamy... Po pierwszym półroczu będziemy wiedzieć u nas w gminie, jak to się będzie przedstawiało, jak będziemy mieć dane przynajmniej z tego pierwszego półrocza. Choć też do końca nie jestem przekonany, że to będą rzetelne dane, ze względu na to, że na początku ludzie jeszcze nie będą wiedzieć, że mają taką możliwość wystawiania dwa razy w miesiącu odpadów zmieszanych. Jeśli chodzi o punkt selektywnej zbiórki odpadów w Sokołowie, chciałbym zaznaczyć, że w przetargu było 5 dni w tygodniu będzie ten punkt otwarty. Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek i sobota. Oprócz środy, bo wiadomo, punkt jest koło placu targowego, nie ma możliwości tam dojechania. Jeśli chodzi o drugi wywóz, przede wszystkim koszty. Generuje dodatkowe koszty ze względu na wysłanie pracowników, bo czy są to odpady, czy ich nie ma. Pracownicy muszą wyjechać, przejechać dany rejon, zebrać tą ilość odpadów, jaka będzie wystawiona. Do tego dochodzą rosnące płace minimalne, paliwo, utylizacja odpadów na instalacjach przetwarzania tych odpadów. Niestety z roku na rok ta cena jest znacznie, no może nie znacznie większa, ale większa w stosunku do roku ubiegłego. Amortyzacja sprzętu, no niestety wszystkie usługi związane z odpadami drożeją z roku na rok. Stąd też te ceny, może miasto tak dużo tego nie odczuje, bo to jest nieduży wzrost w mieście, ale niestety obszar wiejski, tak jak tutaj zaznaczyłem, przy dwukrotnym wywozie niestety tych odpadów podejrzewam, że będzie dużo więcej. No i koszty też są dużo większe. Także to niestety nie my, nie nasza wina. Ustawodawca tak przewidział, tak jest. My akurat tego zmienić nie możemy. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu prezesowi. Proszę, jakieś pytania dotyczące projektu tej uchwały? Proszę, pan radny Mieczysław Kobiernik. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, zaproszeni goście. Panie burmistrzu, miłem, jeżeli witam pana burmistrza i całą załogę. Chciałbym się odnieść do tej uchwały, którą mamy teraz podnieść, przegłosować. Szanowni państwo, było tutaj już powiedziane o tym, nie wiem, czy to mówione było, ustawodawca wprowadził nam takie rozwiązanie. Ja powiem tak, ja chciałem się odnieść, bo tamtym razem nie głosowałem, byłem przeciw tym podwyżkom tutaj, jakie były tutaj odnośnie śmieci. W tym roku chciałbym sobie tylko tą moją decyzję uzasadnić tym, że ustawodawca, jak tutaj powiedziane, bo musimy to powiedzieć, ustawodawca prowadził na wieś i na miasto dwukrotny wywóz śmieci. Moim zdaniem
i myślę, że tutaj wielu radnych, czy może większości tak chyba, powinno być to, tak jak jest to z popiołem, jest to wolny wybór. Jeżeli chcemy mieć jednorazowy wywóz, powinno być jednorazowy wywóz. Dzisiaj przez tą ustawę my jesteśmy zmuszeni. Szanowni Państwo, tutaj mówię do tych Państwa, którzy nas oglądają, musimy podnieść rękę za podwyżką. Jest to podwyżka dość wysoka, bo sięgająca kilkanaście procent, 10% można powiedzieć. Wysokołowa, ta podwyżka była przed tamtym roku ogromna. Dzisiaj dalej jest ta podwyżka i my jako radni powinniśmy się tutaj dzisiaj wytłumaczyć, że ta podwyżka to jest wyrażenie woli posłów. Oni zmusili nas do tego, żebyśmy tą rękę za tą podwyżką podnieśli. Nie wiem, czy da się coś zrobić w przyszłości, żeby zmienić tą ustawę. Myśmy tutaj, ile mogliśmy jako radni, tutaj wnioskowaliśmy do pana burmistrza, żeby rozmawiał. Rozmawiane było z posłami też na ten temat. Nic żeśmy tu nie wskórali. Burmistrz też, z tego co wiem, nie dał nic wskórał, więc sytuacja nas taka została. Szanowni Państwo, panie burmistrzu, ja powiem tak. Ja zawsze mam swoje zdanie, czasami mówię to, co jest konkretnie, nie będę tam owijał bawełnę, jak to się mówi. I powiem tak, panie burmistrzu, bo słyszałem na tych komisjach już parę razy i to mi się nie podobało. Nie to, żebym bronił pana Miazgę, ale jak słyszę, bo Miazga głosował za tą ustawą. Cały czas słyszę, Miazga głosował za tą ustawą. Tak. Poseł Mieczysław Miazga głosował za tą ustawą, jak i cała Zjednoczona Prawica, bo to oni wszyscy podnieśli 200, nie wiem, tam 30 już tam głosy było za. Ale w tym tutaj naszego okręgu posłowie też głosowali za tym. Ja tutaj mogę powiedzieć, pan Szlachta, poseł Szlachta, pan poseł Szydełko, Paul Jerzy, Mielowiec Zbigniew i ci, co tutaj się tak samo lansowali przed wyborami, poseł Bołoniuk, czy poseł Wróblewska, czy poseł Buczak, też głosowali za tą ustawą. I nie możemy dzisiaj mówić, że tylko jeden, bo co mógł jeden zrobić? Jeden nie mógł nic zrobić. Ja tylko mówię, wszyscy głosowali za tym i dzisiaj my teraz tego konsekwencji ponosimy. Ja bym chciał, żeby wiele osób mówiło, co Mieczysław Miazga zrobił dla tej gminy. Bo ja myślę, że tu jak patrzymy na to, że był radnym gminy, radnym powiatowym, radnym sejmiku i posłem. Myślę i wiem o tym, że wiele dobrego zrobił. I nie powinno być do nikogo żadnych uprzedzeń, bo każde ręce na pokładzie są ważne i nie wiadomo, kiedy będą potrzebne. Bo czasem może być tak, że trzeba będzie kogoś poprosić i nigdy nie trzeba mostów palić. Ja nie będę tu nikogo też obrażał, ani tych posłów, których mieliłem, bo zrobili jak zrobili. Bo czasem trzeba tak, że pójść i trzeba poprosić o pomoc. Zrobili jak zrobili. My musimy tylko tyle, że musimy ręce, z przykrością, muszę to powiedzieć, chyba, ja nie wiem jak to postąpił, ja muszę rękę podnieść za tym, żeby ta podwyżka była, ale jeszcze raz powtarzam, to nie nasza zasługa. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu Mieczysławowi. Czy jeszcze są jakieś pytania dotyczące tej uchwały? A ja tak jeszcze przy tej okazji, jeżeli by pan Mieczysław poruszył sprawę posłów, na dzisiejszą sesję wystosowałem pismo, zaproszenie do pana posła Gołojucha. No nie mamy żadnej informacji. Pytałem pani Agatę przed sesją. Nie przyszła żadna informacja. Był proszony na dzisiejszą sesję. Był proszony również senator, pan Stanisław Orzuk, ale z tego co mam informację, to ma posiedzenie komisji w Warszawie, więc nie mógł uczestniczyć. Jak również pan Karol Orzuk, który też chciałem, żeby był koniecznie, ale dał mi dzisiaj rano informację, że mają obrady w sejmiku i nie może brać udziału w dzisiejszej naszej sesji. I woli wyjaśnienia osób zaproszonych na dzisiejszą sesję. Proszę bardzo, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos w sprawie tej uchwały?
Bez uchwała naprawdę, no to jest bardzo trudno dla nas, ale tak jak tutaj mówi prezes Kwiecień, jak mówi Mieczysław Kobiernik, jest to konsekwencja podjętych uchwał przez nasz parlament. Matematyka no, ma swoje prawa, jest konieczność taka i tak jak też pan burmistrz wspomniał, być może, że we wrześniu, być może, że te kwoty są dalej za niskie i być może, że trzeba będzie znowu parę groszy podnieść, żeby to wszystko zbilansować. Jeden apel, że możemy tylko ograniczyć ilość tych śmieci poprzez zmniejszenie tonażu, to tylko tym sposobem możemy to uratować, inaczej będziemy ponosić kolejne konsekwencje finansowe i inaczej się po prostu nie da. Tyle z mojej strony w tym temacie. Proszę bardzo, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos? Nie, dziękuję bardzo. Myślę, że w miarę naświetlili problem i żeby państwo zrozumieli, skąd się to wzięło, skąd te stawki i skąd jest taka, a nie inna sytuacja w tym temacie. W takim razie, jeśli nie ma pytań, przystępujemy do głosowania. W głosowaniu brał udział 14 radnych, 10 radnych było za przyjęciem projektu uchwały, 2 radnych się wstrzymało i 2 radnych było przeciw tej uchwale. Dziękuję bardzo. Podjęto uchwałę, mamy wyświetlone, kto się wstrzymał, kto był przeciwny i kto był za. Dziękuję bardzo. Kolejna uchwała, druk nr 5 w sprawie uzwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Proszę panie burmistrzu, przedstawienie projektu uchwały. Mocą tej uchwały zwalniamy osoby, które będą kompostowały odpady biodegradowalne gospodarstwa jednoosobowe w kwocie 50 groszy miesięcznie i gospodarstwa dwuosobowe lub większe 2 zł miesięcznie. Czy są pytania do projektu tej uchwały? Nie ma. W takim razie, jeśli nie ma, to przystępujemy do głosowania. W głosowaniu brał udział 14 radnych. 14 radnych było za przyjęciem projektu tej uchwały. Uchwała przechodzi jednogłośnie do realizacji. Kolejna uchwała, druk nr 6. W sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Proszę panie burmistrzu o przedstawienie projektu. Mocą tej uchwały określamy nowy wzór deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiany wynikają ze zmiany przepisów, a także tego, co wprowadziliśmy poprzednią uchwałą, a mianowicie kompostowania. Kompostowanie trzeba będzie w tej deklaracji umieścić i dopiero po umieszczeniu tego ta stawka opłaty będzie zmniejszona. Proszę, czy są jakieś pytania dotyczące projektu tej uchwały? Nie ma, ale tak zaznaczam. Uchwały te wszystkie były tematem bardzo burzliwych dyskusji na poszczególnych komisjach. Komisji było 4, także każdy z radnych mógł dowodzić się wypowiedzieć i było mnóstwo wypowiedzi, dyskusji, dlatego dzisiaj to w miarę sprawnie. No mamy jakiś tam wspólny kompromis i tak to na w miarę sprawnie idzie. Skoro nie ma, w takim razie przystępujemy do głosowania. W głosowaniu brał udział 14 radnych. 14 radnych było za przyjęciem projektu uchwały. Uchwała przechodzi do realizacji jednogłośnie. Uchwała druk nr 7 w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych na terenie gminy i miasta Sokołowo-Opolski. Proszę panie burmistrzu o przedstawienie projektu. Żeby móc przyjąć uchwałę o stypendiach, pierwszym wymogiem formalnym jest przyjęcie uchwały tak zwanego lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych na terenie gminy Sokołów Małopolski.
Proszę o pytania dotyczące projektu tej uchwały. Nie ma. W takim razie przystępujemy do głosowania. W głosowaniu brało udział 14 radnych. 14 radnych było za przyjęciem projektu tej uchwały. Uchwała przechodzi do realizacji jednogłośnie. Uchwała druk nr 8 w sprawie ukreślenia zasad i trybu przyznawania stypendium burmistrza dla szczególnie utrudnionych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych na terenie gminy Sokołowo-Opolski. Tak jak już powiedziałem, mocą uchwały druk nr 8 w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendium burmistrza dla szczególnie uzupełnionych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych na terenie gminy Sokołów Małopolski uchwalamy uchwałę z załącznikiem, który stanowi, załącznikiem jest regulamin przyznawania stypendium burmistrza gminy miasta. I tak dla osób, które nas słuchają, powiem, że średnia w klasach 4 do 6 szkoły podstawowej to będzie 5,40, a dla klas 7-8 5,30 i za osiągnięcie takich średnich w klasach 4 do 6 uczniowie mogą otrzymać, jeżeli się to zwrócą, 300 zł jednorazowo, natomiast za wyniki w nauce w klasach 7-8 500 zł jednorazowo, a także osoby, które dzieci, młodzież, która będzie uczestniczyła w konkursach dla laureatów lub finalistów konkursów, będzie stypendium w wysokości 300 zł jednorazowo. Dziękuję bardzo. Proszę o pytanie dotyczące projektu tej uchwały. Proszę, pan radny Mieczysław Kowiernik. Tutaj chciał takie pytanie zadać do pana kierownika, tutaj pana Stanisława Zasu, odnośnie, żeby tak bardziej tutaj powiedzieć, bo jak ktoś usłyszy laureata konkursu, to myślę, że może być tak, że w szkołach sobie zrobi konkurs i tam będzie ktoś laureatem, żeby dopowiedzieć, czy to będzie laureaci konkursów pozagminny, czy ogólnogminny, jaki to zakres, czy ogólnoszkolny, bo to jest tutaj tak nie do końca powiedziane. Ja tylko powiem jedno, że młodzież do tej pory wiem, że rzadko chciała i czasem nie chciała brać udział w takich konkursach. Te nagrody były, jakie były. Tutaj, w tym przypadku, ja cieszę się bardzo, bo ten uczeń, ten finalista, bo jest wielu, którzy ludzi, można powiedzieć, młodzieży, która chce się uczyć, chce w tych konkursach brać udział, to będzie przy okazji promowanie naszej gminy poza terenem naszej gminy i to jest bardzo ciekawe i to jest bardzo słuszne i jestem za tym, ale proszę sobie o te odpowiedzi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pan, panie przewodniczący. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, wysoka rado, zaproszeni goście. Jeśli chodzi o warunki przyznawania stypendium za udział w konkursach, to mówi o tym paragraf 2, ustęp 2, którego treść brzmi, że stypendium za szczególne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach i turniejach uzyskają uczniowie, którzy spełnią jedno z następujących kryteriów. Uzyskają tytuł laureata lub finalisty olimpiad turniejów wymienionych w wykazie, o którym mowa w artykule 44 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ośmioklasisty, które uprawniają do zwolnienia z przystąpienia do egzaminu ośmioklasisty z danego przedmiotu. Następnie laureaci miejsc 1-3 w konkursach interdyscyplinarnych, przedmiotowych i tematycznych ogłoszonych przez podkarpackiego kuratora oświaty. I trzeci punkt, uczniowie, którzy w dziedzinach artystycznych uzyskały tytuł laureata, zwycięzcy bądź zostały nagrodzone na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym.
Od siebie tu dodam, że no nie będą to takie konkursy, które są typowo tylko organizowane przez szkołę, no bo byłoby to na tyle duża liczba tych laureatów czy zwycięzców, że po prostu nawet nie jesteśmy w stanie określić, jaka by później wyszła kwota. Natomiast jeśli chodzi o kryteria, które wcześniej wymieniłem, to na podstawie roku ubiegłego spełniało je 8 uczniów z terenu naszej gminy. Dlatego uważamy, że na pierwszy rok, gdzie będzie takie stypendium przyznawane, to jest taka optymalna liczba. Natomiast jeśli będzie jakaś potrzeba zmiany tego, to będziemy na bieżąco to monitorować. Dziękuję bardzo. Proszę, pan mnie cię jeszcze prosił. Ja tylko chciałem tutaj odpowiedzieć na różne pytania. Bardzo serdecznie dziękuję za to wytłumaczenie. Bo szanowni państwo, w niektórych przypadkach czasem trzeba niektóre punkty tej uchwały wyczytać, żeby ci oglądający nas słyszeli, bo potem będzie dzwonił, się pytał, albo a tak to będzie już teraz wiedział, na jakich zasadach to jest. Ja cieszę się bardzo, dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos w tym temacie? Nie ma. W takim razie przystępujemy do głosowania. W głosowaniu brał udział 14 radnych. 14 radnych było za przyjęciem projektu tej uchwały. Uchwała przechodzi jednogłośnie do realizacji. Druk nr 9. Uchwała w sprawie uchwalenia 15 zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasto Sokoły Małopolskie. Proszę panie burmistrzu o przedstawienie projektu. Zmieniamy mocą tej uchwały studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sokołów Małopolski w terenie, tutaj jak jedzie się drogą powiatową na Wójkę Sokołowską. Dostosowujemy do potrzeb przyszłych inwestorów. Dziękuję bardzo. Proszę o pytania w sprawie tej uchwały. Nie ma pytań. W takim razie przystępujemy do głosowania. W głosowaniu brał udział 14 radnych. 14 radnych było za przyjęciem projektu tej uchwały. Uchwała przechodzi jednogłośnie do realizacji. Kolejna uchwała, druk nr 10, w sprawie nadania nazwy ulicy miejscowości Trzeboś. Proszę panie burmistrzu o przedstawienie projektu. Działce w Trzebosi, która ma numer 1809, nadajemy nazwę ulica Widokowa. Ja dodam tylko, że jest to na prośbę mieszkańców, młodych mieszkańców, którzy stawiają w tej chwili domy. Ten obszar, ten kawałek tej miejsce, w tym obszarze powstaje parę domów. Zachodzi konieczność zameldowania się, jest prośba, żeby jak najszybciej właśnie to się stało. Dlatego czynimy tę prośbę, spełniamy tych mieszkańców i chcemy właśnie, żeby ta ulica, zresztą oni sami zaproponowali taką nazwę, aby ta działka nosiła nazwę ulicy Widokowej, tej drogi. Myślę, że chyba nie ma pytań, bo pełne zrozumienie. Przystępujemy do głosowania. W głosowaniu brał udział 14 radnych. 14 radnych było za przyjęciem projektu tej uchwały. Uchwała przechodzi do realizacji. Uchwała druk nr 11 w sprawie zamiany gruntu w miejscowości Górne. Proszę panie burmistrzu o przedstawienie projektu uchwały. Mocą tej uchwały w Górnie Mesznym zamieniamy działkę gminy 1614/7 o powierzchni 9 arów 38 metrów kwadratowych za działkę 1613/4 powierzchni 11 arów 57 metrów kwadratowych. Ta działka stanowi własność pana Stanisława Kieru. Proszę radnych, na wszystko odpowiada. Proszę, pan Mieczysław Kieru. Szanowni państwo, tak jak tutaj wcześniej pan przewodniczący powiedział o wyjaśnienie, tak ja tutaj chcę tych słuchających nas powiedzieć, że
Pan Kiełb, jeżeli budowaliśmy drogę, oddał po długości swoją działkę pod budowę drogi i teraz tam obok, gdzie mieszka, ma kawałek, jest na własności gminy i to jest tylko zamiana jedno za drugie drugą działkę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mamy wyjaśnienie, proszę bardzo. Przystępujemy do głosowania. W głosowaniu brał udział 14 radnych. 14 radnych było za przyjęciem projektu tej uchwały. Kolejna uchwała, druk nr 12 w sprawie nabycia nieruchomości w miejscowości Nieladówka. Proszę panie burmistrzu o przedstawienie projektu uchwały. Mocą tej uchwały wyrażamy zgodę na nabycie działki 263/9 o powierzchni 4 ar 36 metrów kwadratowych w Nieladówce od pani Zofii Mikołajczyk z przeznaczeniem pod parki. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś niejasności, panie Jurku? Wszystko jasne. Wszystko wiem. Dziękuję bardzo. W takim razie przystępujemy do głosowania. W głosowaniu brał udział 14 radnych. 14 radnych było za przyjęciem projektu tej uchwały. Uchwała przechodzi jednogłośnie do realizacji. Kolejna uchwała, druk nr 13 w sprawie zamiany gruntu w miejscowości Czebyrz. Proszę panie burmistrzu o przedstawienie projektu. Mocą tej uchwały wyrażamy zgodę na zamianę gruntu położonego w Czebłosi, który jest oznaczony numerami działek 3346/2 o powierzchni 9 arów. 3346/4 powierzchni 2 m2 i 3347/2 o powierzchni 380 m2 stanowiącej własność gminy i miasta Sokołów Małopolski za działkę 3349/1 o powierzchni 57 m2 za działkę stanowiącą własność Bożeny i Rafała Dąbkowskiego. Dziękuję bardzo. Przedmiotowa uchwała była tematem zebrania miejskiego. Mieszkańcy Trzebusi wyrazili pozytywne opinie na temat tej zamiany i jak najbardziej prosiłbym o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania w tym projekcie tej uchwały. W głosowaniu brał udział 14 radnych. 14 radnych było za przyjęciem projektu tej uchwały. Uchwała przechodzi jednogłośnie. Uchwała druk nr 14 w sprawie zamiany gruntu w Sokołowie Małopolskim. Proszę panie burmistrzu o przedstawienie projektu uchwały. Mocą tej uchwały wyrażamy zgodę na zamianę gruntu w Sokołowie Małopolskim oznaczonego działką nr 1224/10 o powierzchni 2 m2. Działka ta stanowi własność gminy Sokołów Małopolski. Za działkę 1234/1 o powierzchni 8 m2, która stanowi własność pana Wiesława Koziarz, który jest na ulicy Polnej obok sklepu pana Pikora. Jedną drugą proszę. Czy są jakieś pytania dotyczące projektu tej uchwały? Nie ma problemu. W takim razie przystępujemy do głosowania. W głosowaniu brał udział 14 radnych. 14 radnych było za przyjęciem projektu uchwały. Uchwała przechodzi jednogłośnie do realizacji. Uchwała druk nr 15 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w miejscowości Trzebuska. Proszę panie burmistrzu o przedstawienie projektu uchwały. Mocą tej uchwały wyrażamy zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki 865/2 o powierzchni 2 ary 30 m2 w Trzebusce, która jest własnością gminy i miasta Sokołów Małopolski, na poprawę zagospodarowania warunków działek stanowiących własność Zofii Kozioł i Jerzego Kozła. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania, panie Sołtysie? Wszystko. Wszystko jest jasne. W takim razie przystępujemy do głosowania.
W głosowaniu brał udział 14 radnych. 14 radnych było za przyjęciem projektu uchwały. Uchwała przechodzi do realizacji. Kolejna uchwała, druk nr 16, w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży również w miejscowości Czebuska. Po sąsiedzku tej działki, przed chwilą, o której powiedziałem, sprzedajemy w drodze bezprzetargowej działkę 865 przez 4 o powierzchni 51 m kwadratowych na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości stanowiącej własność Anny Marii Wilczak i Mateusza Wilczak. Czy tu również sprawa jest jasna? Tak. Także dopowiem, że to jest część działki, przez którą mieszkańcy muszą się dostać do swoich posesji nowo wybudowanych i musieliby wybywać tak czy tak prawa przejazdu czy przegonu. Także częściowo się sprzedaje, a poszerza się z tego od razu. Geodeta robi poszerzenie drogi i jednym zamachem będzie poszerzona na poszerzenie drogi. Dziękuję bardzo. W takim razie przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo, głosujemy. W głosowaniu brał udział 14 radnych. 14 radnych było za przyjęcie projektu tej uchwały. Uchwała przechodzi jednogłośnie do realizacji. Kolejna uchwała, druk nr 17, w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Sokół Małopolski z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. Proszę panie burmistrzu o przedstawienie projektu uchwały. Przewodniczący tutaj wyjaśnił, znaczy przeczytał długą nazwę tej uchwały, tych organizacji pozarządowych i tych podmiotów z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021, a konkretnie mocą tej uchwały wyrażamy zgodę na finansowanie działań związanych z dołożeniem trzech dzieci, bo w tej chwili to jest trzech dzieci niepełnosprawnych do ośrodków rehabilitacyjnych. Czy są jakieś pytania dotyczące projektu tej uchwały? Jeśli nie ma, to przystępujemy do głosowania. W głosowaniu brał udział 14 radnych. 14 radnych było za przyjęciem projektu tej uchwały. Uchwała jednogłośnie przechodzi do realizacji. Kolejna uchwała, druk nr 19, w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy i miasta Sokoł Małopolski. Proszę panie burmistrzu o przedstawienie projektu. Pani może pani skarbnik, bo pani zaczęła wtedy. Znaczy obniża się średnią, mocą tej uchwały obniżamy średnią cenę żyta określoną w komunikacie prezesa GUS z 19 października 2020 z kwoty 58,55 zł do kwoty 45 za decyzję przyjmowaną jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Sokoł Małopolski w przyszłym roku. Powiem tyle, że podatek rolny nie ulegałby zwiększeniu, zostałby na poziomie tego roku. Proszę o pytania dotyczące projektu tej uchwały. Tak jak pan burmistrz powiedział, podtrzymujemy stawkę z tego roku, nie podwyższamy i podatek rolny zostaje na poziomie tego roku na rok przyszły. Czy są jeszcze jakieś pytania dotyczące tego projektu tej uchwały? Jeśli nie ma, to przystępujemy do głosowania. W głosowaniu brał udział 14 radnych. 14 radnych było za przyjęciem projektu tej uchwały. Uchwała przechodzi do realizacji. Kolejna uchwała, druk nr 20, w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli na terenie gminy Sokoł Małopolski określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy oraz wysokości i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia, szczegółowe warunki
odliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Proszę panie burmistrzu, projekt tej uchwały. Mocą tej uchwały zmieniamy uchwałę no starą, bo z 2000 aż 19 roku i przepraszam, 2009 roku i uchwalamy nowe warunki związane z wynagradzaniem nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organy prowadzące gminy jest Gmina Sokołów Małopolski, wysokości tych stawek i szczegółowe zasady, jeżeli chodzi o przyznawanie dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wysokości i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia. Regulamin ten jest uzgodniony ze związkami zawodowymi, z Solidarnością i z Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. Akurat jest tutaj na sali przedstawicielka Związku Nauczycielstwa Polskiego, która negocjowała z panem kierownikiem te szczegółowe warunki. Pani Ela oczywiście to potwierdza. Zadawana obydwie strony, projekt tej uchwały. Zarówno nauczyciel, jak i organ. Czy są jakieś pytania dotyczące projektu tej uchwały? Nie ma. W takim razie przystępujemy do głosowania. W głosowaniu brał udział 14 radnych. 14 radnych było za przyjęciem projektu tej uchwały. Uchwała przychodzi w zakresie do realizacji. Kolejna uchwała, druk nr 21 w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokołów Małopolski. Proszę panie burmistrzu o przedstawienie projektu uchwały. Dawniej to było w jednej uchwale, teraz musieliśmy to rozbić na dwie i uchwalić osobną uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sokołów Małopolski, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Proszę o pytania dotyczące ewentualnie tego projektu tej uchwały. Proszę o głos pan Sławomir Rożyk. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni zaproszeni goście. Ja mam, nie słuchajcie, nie teraz. Znaczy, mam takie pytanie, bo my tutaj uzgadnialiśmy na Komisji Oświaty pewną zmianę w jednym z punktów. Ja nie mam podmienionej tej uchwały. Chciałbym się zapytać o brzmienie punktu 4, paragraf 2. Nauczyciele i dyrektorzy typowani z nagrody powinni posiadać wyróżniającą ocenę pracy zawodowej. Chodziło tutaj o wykreślenie tego obowiązku posiadania. Punkt 4, to jest na stronie 3 tam na dole, o posiadania obowiązku tej oceny wyróżniającej dla nauczycieli, bo to troszkę komplikuje sprawę przyznawania nagród. Dla dyrektorów jest obligatoryjne. Natomiast ja mówię, tutaj nie mam tej podmiany. Jak bo tutaj rozmawialiśmy też ze związkami, prawda? I chodziło tutaj o taką zmianę. Ten punkt został usunięty po konsultacjach ze związkami. Wysyłałem to, być może nie dotarło do... No, rozumiem, czyli jest to zmiana uwzględniona. Jest to uwzględniona, czyli ten punkt został. Dobrze. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś ma jakieś pytania dotyczące tego projektu? Nie ma. W takim razie przystępujemy do głosowania.
W głosowaniu brało udział 14 radnych, 14 radnych było za przyjęciem projektu tej uchwały. Uchwała przechodzi jednogłośnie do realizacji. Kolejna uchwała, druk nr 22 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2020. Proszę panią skarbnik o przedstawienie projektu uchwały. Może nie będę przedstawiać całej uchwały, ze względu na to, że na komisjach uchwała była przedstawiana i omawiana. Jeżeli nasunęły się jakieś pytania, to chętnie odpowiem. W dużej mierze mogę powiedzieć tylko, że zmiany obejmują przede wszystkim decyzje, które spłynęły do nas z Urzędu Wojewódzkiego oraz te zmiany, które obejmowały wnioski w ramach zmian funduszy sołeckich. Dziękuję bardzo. Proszę o pytania dotyczące zmian w planie budżetu na rok 2020. Roku zresztą kończącego się niebawem, więc pewne porządki muszą być finansowe. Proszę bardzo, pytania. Jeśli nie ma, to w takim razie przystępujemy do głosowania. W głosowaniu brało udział 14 radnych. 14 radnych było za przyjęciem projektu tej uchwały. Uchwała przechodzi do realizacji jednogłośnie. I pozostają nam dwie ostatnie uchwały, któreśmy wprowadzili do dzisiejszego porządku obrad. Uchwała druk nr 23 w sprawie zmiany uchwały nr 19/222 przez 2020 rok Rady Miejskiej w Sokowie Małopolskim dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sokołów Małopolski. Proszę o przedstawienie panie burmistrzu projektu uchwały. Ja może w związku z tym, że ta uchwała była dołożona po terminie 7-dniowym, czytam całą. Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim uchwała, co następuje. Paragraf pierwszy uchwały nr 29/222 przez 20 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z 30 czerwca w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sokołów Małopolskich wprowadza się następujące zmiany. 1. Paragraf 6 otrzymuje brzmienie. Paragraf 6 punkt 1. Mycie pojazdów samochodowych poza miejami może odbywać się pod warunkiem, a nie zanieczyszczania środowiska do użycia środków ulegających degradacji czystej wody. 2. Dopuszcza się prowadzenie napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi pod warunkiem, że prace związane z naprawą pojazdów samochodowych nie będą uciążliwe dla użytkowników nieruchomości sąsiednich, nie spowodują zanieczyszczenia wód i gleby, a powstające odpady będą gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy. 2. Paragraf 17 utrzymuje brzmienie. Paragraf 17 punkt 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi. 2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe powinny wyprowadzać psa na smyczy, a psy raz uznawane za agresywne dodatkowo w kagańcu. 3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku. Obowiązek nie dotyczy osób niewidomych korzystających z psa przewodnika. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy miasta Sokół Małopolski. 3. Rada uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Jest to, jak już wstępnie powiedziałem, związane z uwagami ze strony prokuratury rejonowej. Te uwagi po uzgodnieniu z organizacjami, instytucjamy przedstawiamy do uchwalenia. Dziękuję bardzo. Mamy obszerne wyjaśnienie tej sprawy, ale niemniej jednak, czy są jeszcze jakieś pytania dotyczące tego projektu tej uchwały? Nie ma. W takim razie przystępujemy do głosowania. W głosowaniu brało udział 14 radnych. 14 radnych było za przyjęciem projektu tej uchwały. Uchwała przechodzi do realizacji jednogłośnie. I ostatni druk, uchwała nr 24 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w miejscowości Czegoś. Proszę panie burmistrzu o przedstawienie projektu. Rada Miejska w Sokołowie Małopolskim uchwala co następuje. Paragraf pierwszy wyraża się zgodnie na sprzedaż w drodze do sprzedażowej działki
550 przez 1 o powierzchni 6 al 10 metrów kwadratowych położonych w Trzebusi, stanowiącej własność gminy miasta Sokołów Małopolski na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości, to jest działki 549 przez 4 stanowiącej własność Heleny Ewy Tęcza. Paragraf 2, działka 550 przez 1 nie może być przedmiotem zagospodarowania jako odrębna nieruchomość. Paragraf 3, wykonanie uchwały zleca się burmistrzowi gminy miasta Sokołowie Małopolskim. Nadzór nad wykonaniem powierza się Komisji do Spraw Gospodarczych, Budżetu, Finansów, Rolnictwa. Paragraf 4, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu tablicy burmistrza. Dziękuję bardzo i tutaj w tym miejscu też jestem za tym, żeby ta uchwała była przyjęta. Tak jak jest tu wspomniane w uchwale, poprawi warunki zagospodarowania zarówno nieruchomości tej prywatnej, jak i to mienie gminne, będzie miało wreszcie ten wygląd, dlatego jak najbardziej należy tę sprawę w taki sposób uregulować. Ale gdyby jeszcze ktoś miał pytanie, proszę bardzo. Należy przyjąć. Należy przyjąć, ok. To w takim razie przystępujemy do głosowania. W głosowaniu brał udział 14 radnych. 14 radnych było za przyjęcie projektu tej uchwały. Uchwała przechodzi do realizacji. Jest to ostatnia uchwała. A podjęliśmy 24 uchwały. Bardzo sprawnie, ale tak jak mówię, było to tematem burzliwych dyskusji na poszczególnych komisjach. Niemniej jednak pełne zrozumienie i jak widzicie Państwo, sprawnie możemy również działać. Przechodzimy do kolejnego punktu obrad naszej dzisiejszej sesji. Jest to punkt dotyczący informacji o pracy burmistrza. Otrzymaliście Państwo informację pisemną. Otwieram dyskusję na temat pracy pana burmistrza w okresie od 30 września do listopada 30.2020 roku. O głos prosi pan radny Jerzy Jedynak. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, mamy jeszcze jedną uchwałę. To nie ma, to jest przyszłość. To jest przyszłość, papierze. W sprawie setnej rocznicy Bitwy Polskiej. To jest, pisze, uchwała. Nie. To znaczy, panie Jerzy, to został projekt, to jest projekt uchwały na następną sesję. On został przekazany radnym do zapoznania się, konsultacji i ewentualnie zgłoszenia uwag przed przyszłą sesją. Nic na to nie wiedziałem, dlatego zapytałem. Dobrze. Dziękuję. Proszę o pytania dotyczące pracy burmistrza w przedstawionym okresie. Może spróbuję. Proszę, pan radny jest jedyny. Panie burmistrzu, zarządzenie. Informacja piąta. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży działka ewidencyjna i tu jest numer niadówce przyległa do działki 740. Właściwie nie wiem gdzie to jest i dostałem dwa podania o sprzedaż działki. Nie sprawdzałem akurat numeru, bo dzisiaj otrzymaliśmy informację o działalności pana burmistrza. Dlatego się pytam, która to jest działka? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Przedmiotem dzierżawy jest lokal wyodrębniony na parterze budynku pawilonu sportowego zlokalizowany na działce ewidencyjnej niadówce przeznaczonej do działalności usługowo-handlowych. Tutaj po prostu, dlaczego ja to czytam? Bo widziałem się z tym panem, co dzierżawi te pomieszczenia w pawilonie handlowym i zaproponował, żebym przekazał. I tu przy okazji przekazuję panu, że on zdeklarował się założyć tę fotowoltaikę na pawilonie na dachu w zamian za po prostu normalnie umorzenie, czy po prostu w koszty, by po prostu jego te opłaty dzierżawę wliczył. Mówi, że prąd by był tańszy i on by to zrobił na własny koszt. Także proszę to zanotować, ewentualnie go wezwać i dograć sprawę, bo widzę, że pomysł jest dobry. Ma po prostu chęć człowiek zainstalować i mieć prąd za darmo w pawilonie, to po prostu to tylko się chwali, a za dzierżawę, on tam za dzierżawę wiele nie płaci, a to będzie go trochę kosztować, mi się wydaje. Także proszę się z nim dogadać. Następne pytanie, 17. Zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości do użyczenia. Przedmiotem użyczenia jest część działki ewidencyjnej położonej w wiadówce, na której
jest usytuowany zbiornik wodny przeznaczony na cele statutowe. To chodzi o przeciwpożarowy? Bo ja nie wiem, który zbiornik wodny. To znaczy tak, Jadłubce to zbiornik przeciwpożarowy, który jest remontowany. Zamierzam przekazać na 10 lat, użyczyć go Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu kołu, tutaj naszemu kołu Sokołowa Małopolskiego. Ono będzie tym zawiadywało, oni go będą zarybiali i utrzymywali w przyszłości. Tym bardziej jest to dla wędkarzy istotne, że jest to poza zakresem działania i uzgodnień Polskich Wód i będą mogli bez uzgodnień ten zbiornik zarybiać. Między innymi pan prezes zadeklarował pracę na tym zbiorniku z młodzieżą i uważam, że idzie to jak gdyby w ręce publiczne, bo też były propozycje, też miałem propozycję wydzierżawienia to dla osób prywatnych, ale nakłady, które poniesione będą przez gminę, uzasadniają, żeby to było zarządzane przez Polski Związek Wędkarski. Jeżeli chodzi o pawilon sportowy w Jadłubce, sklep pana Lepiankę, to tak, są prowadzone takie rozmowy, podanie wpłynęło. Tym bardziej, że musi być zawarta nowa umowa, ponieważ ta, którą ma, mu się kończy. Natomiast działka, o której tutaj pan wspominał, na pewno jest w Jadłubce Górnej. Ja akurat teraz nie... Wszystkie uchwały są wszystkie zarządzenia są wynikiem wcześniejszych uchwał i tutaj po sesji ja panu dokładnie przedstawię, gdzie to dokładnie jest. Ja się chciałem dopytać. Na razie tylko wykaz. Dobrze, ja chciałem się dopytać, jak długo jeszcze będzie kończone, a po prostu ten zbiornik wodny, bo widzę, że tam jeszcze jest sporo roboty. No jaki termin jest przewidziany zakończenia tych prac? Do połowy, termin umowny jest do połowy grudnia. Następne pytanie, 29. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, działka numer, i tu jest numer jest napisany, ja nie będę go łamał z języka. Położony w Jadłubce, przylega do działki ewidencyjnej i też tutaj. No pewnie ta sama sytuacja to wcześniej. To nie, dokładnie tutaj mogę powiedzieć, to jest po drugiej stronie Słoneczka. Kilka działek. Już wiem, o co chodzi. Dobrze. Jeszcze 31. Zarządzenie w sprawie wynajmu lokalu składającego się z dwóch pomieszczeń na parterze budynków, a tu jest to samo widać. Nie jest to samo, Panie Jerzy, bo najpierw musi być zarządzenie w sprawie wykazu. Wpłynęło tylko jedno podanie i to jest, taka jest procedura, że jeżeli tak się stanie, to nie organizuje się przetargu, tylko się bierze i podpisuje z osobą, która, podmiotem, która złożyła tylko ten jeden wniosek. I tak tutaj było. Jeszcze tu jest też dla mnie ciekawe, też zapytam, 34 numer zarządzenia. Zarządzenie w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji i wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych w Urzędzie Miasta i Gminy Sokołów Małopolskim i koordynowania jednostek organizacyjnych. Co to jest takiego? Co się będzie tutaj zmieniać? Zespół jakiś się znów powołuje? To powołanie takiego zespołu
wynika z ustawy. My do marca musimy wziąć i dopełnić procedur ustawowych i tym kierownikiem jest pani sekretarz, ona się zajmuje, w jego skład wchodzą też kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, a ma to związek z tym, że ustawodawca wprowadził system oszczędzania na emeryturę, tak zwane pracownicze plany kapitałowe, gdzie środki będą szły, to część odpisu z wynagrodzenia będzie szło na te plany. Czy pracownik musi się na to zgodzić, czy po prostu będzie automatycznie to zabierane? Nie, pracownicy nie muszą się na to zgodzić, to jest dobrowolne. To jest dobrowolne, natomiast obowiązek przeprowadzenia całej procedury na nas spoczywa i my tu nie mamy wyjścia, musimy to przeprowadzić. Niekoniecznie pracownicy muszą się pozapisywać, ale procedura musi być dobrowolna. 30. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się oświadczenia pomocy zdrowotnej, co to stara już po prostu ta komisja nie działa, czy po prostu się wykruszyła, że się nowo powołuje? Tam były pewne zmiany osobowe. Ze względu na to, że nie ma w tej chwili, ogranicza się spotkania osób, bo tam było 8 osób przewidzianych na wiosnę, natomiast teraz, żeby się nie gromadzić większej ilości, to ograniczyliśmy to do 5 osób, które przeanalizowały wnioski, które wpłynęły i zaproponowały kwoty wypłaty. Ja dziękuję za to. Dziękuję bardzo panu Jerzemu. Oddaję głos przewodniczącemu. Proszę, kto z państwa radnych ma jakieś pytania dotyczące pracy burmistrza? Działka to jest numer 623. Proszę pan Marian Krzyśko. W dole, panie burmistrzu. 623 numer domu. To działka, o którym pan Jerzy. Na to uzupełnienie informacji. Proszę bardzo, czy jakieś inne pytania są dotyczące pracy burmistrza? Nie, bo wprowadzamy tutaj w błąd. Nie na wprost domu 623, bo przyległa do tej działki. Ale to jest w Dolnej Jaruce. Pan Jerzy wie, gdzie to jest. Dolnej, tak. Tak. Proszę. 623 wystąpił. Zamieszkuje wnioskodawca. To jest troszeczkę inny. Pytam jeszcze raz, czy jeszcze są jakieś pytania dotyczące informacji o wybranych zarządzeniach i pracy burmistrza? Nie ma. W takim razie przechodzimy do punktu przedostatniego, jakim są sprawy różne i wolne wnioski. Proszę bardzo o pytania. Radny pan Paweł Rusin, proszę bardzo. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, wysoka rado, zaproszeni goście. Zostałem poproszony, aby podziękować panu burmistrzowi, panu kierownikowi referatu oświatowego oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania tej uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendium burmistrza oraz panu drodzy radni za przegłosowanie w imieniu przewodniczącego Rady Rodziców oraz rodziców. Myślę, że ta uchwała zobliguje uczniów do zdobywania lepszych ocen. Także w imieniu przewodniczącego oraz rodziców dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę w sprawach różnych pytania. Kto z państwa ma jakieś pytania? Proszę pan radny Mieczysław Kobierny. Panie przewodniczący, szanowni państwo, jeszcze raz wrócę do tematu, który pan przewodniczący poruszył, że były zaproszenia do dwóch posłów, żeby przyszli na dzisiejszą sesję. Mam taką prośbę, żeby ich dalej zapraszać na kolejne sesje, bo proszę państwa, i tematem można wpisywać, można nawet na mnie powoływać, że rolnictwo, bo to jest bardzo ważne. Ja powiem tak, nie ma się co czarować, czasami trzeba powiedzieć prawdę, co się myśli o pewnych rzeczach. Ja bym chciał tutaj powiedzieć tak, że
czytałem odnośnie tej piątki Kaczyńskiego, która dotyczy się naszego rolnictwa, tej ustawy, która została wycofana, a która już się mówi, że będzie dalej procedowana w Sejmie, pan prezydent stwierdził tylko tak, że jest za zlikwidowaniem ferm futerkowych i uboju indywidualnego, tylko to trzeba odciągnąć w czasie i dać odszkodowania tym ludziom, którzy pobrali kredyty i którzy zainwestowali ogromne pieniądze. A ja dzisiaj chcę teraz powiedzieć tak, to co z tego, że dostaną ci te grupy pieniądze, a co mają dostać ludzie, którzy, czy firmy, które z nimi kooperują? Bo ja powiem jedno, dzisiaj gdybyśmy na tym, możemy powiedzieć, naszym terenie, mówi się o chowie wołowiny. Jeżeli zlikwidujemy naokoło wołowinę, jeżeli sytuacja z ASF-em, Sejm nie zrobi żadnych rozwiązań, za chwilę nie będzie ani produkcji trzody, nie będzie produkcji bydła wołowego, drobiu. I słuchajcie, mamy firmy kooperujące w naszej gminie. Popatrzcie sobie SKR. Mamy sklep, mamy towar, który tam sobie kupiony i mamy sklepy w Sokołowie, czy w Kamieniu, czy gdziekolwiek. Firmy, które inwestują w to rolnictwo, przecież jak my nie będziemy uprawiać tej ziemi, to przecież nawet te firmy kooperujące, co to im da odszkodowanie? Przecież tych odszkodowań nikt nie da. A jak ktoś zostanie z jakimś towarem, to sobie będzie trzymał i sobie dla swojego użytku. Dlatego temat jest bardzo ważny. Ja bym chciał, żeby to było proszenie, bo dzisiaj nie możemy sobie na to pozwolić, że Państwa, cena żywca spada poniżej 4 zł. I idzie to cały czas w dół, a ci, co są już w niebieskiej strefie, a to, co mówiłem, niebieska strefa jest od gminy Sokołów tylko 4 km, która według przepisu, który posłowie mogliby zmienić, może trwa 2 lata, tam przecież już się mówi oficjalnie, że można, jeżeli nie ma zakażeń, ta strefa mogłaby trwać tylko 3-4 miesiące i te strefę znosić. Nikt tego dzisiaj nie pracuje, nie wiem, może pracują, ale my musimy dzisiaj mówić, co myślimy na ten temat, posłom i senatorom, bo jeżeli będziemy wszyscy cicho siedzieć, to nas ludzie rozliczą. My tutaj reprezentujemy jako radni, jako z panią Anią i rolniczy. Jeszcze do wielu rolników, ja powiem tak, ziemie są te, które rolnik pozwoli, który nie uprawia ziemi, a chce dać drugiemu rolnikowi, to jest uprawiana. Bo są przypadki, że ludzie nie uprawiają, nie dają nikomu. Bo uważają, że ktoś im po tym zabierze, nie wiem, tak jak jeżeli mówimy o dopłatach rolniczych. Jedna osoba miała taką, ja też piszę dopłaty, proszę Państwa, 10 lat nie pisała dopłat. 10 lat. Aż nastał sołtysem jej syn, jej kuzyn sołtysem i przekonał panią, żeby pisała, że trzeba pisać, bo tak ludzie podchodzą. Ludziom się niektórzy wydaje, że złożę dopłaty, to mi zabiorą. Nie, nikt nie zabierze, nikt nie bierze. Proszę Państwa, nawet te ugory, które są, bo u nas są też są w każdej miejscowości. Gdyby można je wykosić, te 500-700 zł dostanie to dopłaty. I koszt wykoszenia tego ugoru jest tańszy niż to, co się dostanie. I trzeba to mówić, zachęcać, ale wielu osób się mówi, ludzie nie wykoszą, nie dadzą nikomu. I także my musimy kochać ziemię, musimy ją kochać, mamy szanować, tak? Ale jeżeli ktoś chce nią, tą ziemią jeszcze pracować, bo są ludzie, którzy chcą obrabiać, to musimy dać im szansę. Ale tu w przypadku posłów senatorów musimy pokazać, jakie stanowisko jest tutaj ludzi, bo ja, to nie jest moje stanowisko. Ja się do tego stanowiska, tych ludzi, z którymi się spotykam w koło, ja się utożsamiam z nimi. Ja to stanowisko tych ludzi przedstawiam dzisiaj. To, żeby ktoś mnie zaraz zarzucił, że kobiety coś chcą. Nie kobiety chcą, bo chcą. Ludzie, z którymi pracuję, z którymi się spotykam,
moi wyborcy, ale nie tylko moi wyborcy, bo to są, mam znane grupy rodzenskie, mam ludzi z Małopolski Lubelskiego, domagają się. I nie mają wsparcia, tylko teraz pytanie jest jedno, czy nam pomogą, nie wiem, ale mam prośbę. My spróbujmy, żeby myśmy mieli czyste ręce jako radni, bo myślę, że pytań odnośnie rolnictwa, jakby przyszli panowie, będzie dużo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja chcę tylko dodać, że w treści zaproszenia do zarówno posła Gołojucha, jak i senatora Stanisława Żoga było właśnie zdanie, że jest między innymi konieczność zabrania głosu i dyskusji nad problemem ASF-u i piątki, to co wspomniał pan Mieczysław Kowiel. O głos prosi pan Kazimierz Chorzęba, mieszkaniec Czebuski. Jeżeli by można, to kawałek mikrofon, bo mam... Jest dobra, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. W sprawie, której poruszał teraz Mieczysław, to zaczyna być głos wołających na pustyni. Dlaczego? Tak się składa, że pewne procesy analizowałem dużo, dużo wcześniej, a mianowicie w momencie, kiedy Polska negocjowała wejście do Unii Europejskiej, to było za czasów Jerzego Buzka i później Jerzego Millera, negocjowano tak zwane dyrektywy. Dyrektywy, których nikt nie czytał, nikt nie tłumaczył i nie wiedział, z czym się to je. Byliśmy wówczas w świętej pamięci Eugeniuszem Bernatem delegatami do Izby Rolniczej i ten temat żeśmy mocno piętnowali. Tak się wówczas składało, że mojego kolegi z centralnej Polski, syn, był akurat w grupie prawników, uczestniczył w niektórych procesach negocjacyjnych. Można było załamać ręce, że w ten sposób przebiegają negocjacje. Jeżeli ten temat podnosiłem, to ówczesny wojewoda, oczywiście na Izbie Rolniczej, ówczesny wojewoda Zbigniew Sieczkoś i Zdzisław Kupa jako szef Izby namawiali się, jak Chorzębę uciszyć, jak go wysłać kontrolę, żeby o tych rzeczach nie mówił. Ja się wcale nie dziwię, że ci posłowie senatorowie nie chcą przyjechać, przecież oni wówczas urzędowali. O tych rzeczach nie chcieli słyszeć. Zarówno piątka czy dziesiątka Kaczyńskiego będzie teraz wyciągana jak królik z rękawa i będziemy mieć masę nieprzyjemności, tak w postaci śmieci, jak we wszystkich, a ci politycy, którzy uczestniczą bezpośrednio, będą się od tego cofać. A odium, trzeba wiedzieć, będzie spadać na was, radni panowie, bo jesteście najbliżej społeczeństwa. I z tym się trzeba liczyć. I ja nie mówię po to, żeby tutaj jakiś entuzjazm wzbudzić, mówię tylko po to, że te tematy są bardzo tematami tabu, żeby w Polsce nie narastało sceptycyzm do Unii Europejskiej. Jeżeli ktoś chce na ten temat więcej wiedzieć, to wznowiliśmy tutaj w Sokołowie konferencję w ramach Duszpasterstwa Rolników i te tematy będziemy szczegółowo poprzez zaproszonych niezależnych ekspertów szczegółowo tłumaczyć. Więc dziękuję za głos i zapraszam na później. Dziękuję panu Kazimierzowi. Proszę o kolejne pytania. To skoro nie ma żadnych już więcej pytań, dziękuję bardzo za udział w dzisiejszej sesji. Zamykam 22. sesję 8 kadencji Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim.